Gospodarczy sierac pod jednym adresem. Tak określają władze tego miasta nową stronę internetową dla przedsiębiorców, którą uruchomiono w miniony piątek. Na konferencji prasowej zaprezentowali to udogodnienie prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz Rafał Wojtczak, kierownik referatu rozwoju Urzędu Miasta w Sieradzu. To pierwsza taka strona w historii tego miasta. To narzędzie, które chcemy dać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w mieście Sieradzu, ale również tym, którzy chcieliby swoje życie związać z naszym miastem. To ma być szybki i czytelny dostęp do aktualnej informacji o ofercie inwestycyjnej Sieradza. Strona będzie zawierała szczegółową prezentację map terenów inwestycyjnych, będzie dedykowana prywatnym i komercyjnym przedsiębiorcom. Strona investin.sierac.eu ma być ułatwieniem dla właścicieli firm w podejmowaniu decyzji w zakresie inwestycji czy w nawiązaniu współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Można tam też znaleźć szczegółowe informacje o regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców, którzy lokują w mieście swój kapitał i tworzą nowe miejsca pracy. Ale nie tylko. Firmy oczywiście mają też możliwość nieodpłatnego zamieszczania swoich filmów promocyjnych. Nie wskazujemy tu produktów, pokazujemy po prostu działalność i profil działalności tych firm. Jest też bezpłatna strefa lokalnych firm, na której prezentować się mogą nawet najmniejsze przedsiębiorstwa oraz rzemieślnicy. Ta strefa jest budowana w tym momencie. Każdy, kto jest zainteresowany dodaniem, czy to jest duży, średni, mały, czy przedsiębiorca, czy rzemieślnik, czy osoby, które posiadają kwiaciarnię chociażby, mogą dodać tutaj za pomocą tego miejsca własną firmę. Przedsiębiorcom strona ta może być bardzo przydatna, zwłaszcza w okresie pandemii. W tym okresie jest tak, że niektóre firmy będą się albo przebranżawiać, albo odnawiać, więc każdy element promocji jest tu na pewno potrzebny, a tym bardziej, że łatwiej jest regionalnie ponosić jakie bądź koszty, bliżej dojechać do klienta, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Niebawem strona investin.sierac.eu, na której zamieszczane będą także oferty z firm zagranicznych, otrzyma wersję anglojęzyczną, aby w pełni promować gospodarczy potencjał firm Sieradza poza granicami kraju.